Cześć. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o 5 sposobach na to, jak podnieść swoje wibracje. To jest sprawa bardzo ważna, dlatego że żyjemy w takim świecie, który nasze wibracje zaniża. Żyjemy w takim świecie, w którym non-stop jesteśmy atakowani jakimiś dziwnymi informacjami, złymi informacjami. Przychodzimy nerwowi z pracy, spotykamy nerwową atmosferę w domu. Wiele rzeczy nie sprzyja podnoszeniu naszych wibracji, a jeżeli żyjemy cały czas w tym matriksie bardzo niskich energii, zaczynają dziać się nam negatywne wydarzenia. I to nawet nie chodzi o to, że jesteśmy osobami, których dotyczy jakaś klątwa, urok, tylko fakt jest taki, że jeżeli mamy niskie wibracje, przyciągamy niskie energie, czyli przyciągamy negatywne wydarzenia. Dlatego jest kilka sposobów na to, żeby z jednej strony nie obniżać swoich wibracji, z drugiej strony je umiejętnie podwyższyć. Na końcu filmu nauczę Was, jak zrobić sobie taką, bądź komuś ze swoich bliskich, bateryjkę energetyczną, która da nam mocy i siły przez cały dzień. Potem należy to rozebrać, w nocy na spokojnie przespać i można zbudować tą bateryjkę na następny dzień. Pamiętajcie, że cała toksyczna żywność, wszystkie pestycydy, nałogi, osoby z nałogami, za którymi ciągnie się cały negatywny orszak, wszystkie zdenerwowania zaniżają nasze wibracje. I też nie chodzi może o to, żeby ciągle fruwać w chmurach, ale chodzi o to, żeby pozbyć się tej matrycy negatywnej energii i tego, co Wy często nazywacie klątwą, która niekoniecznie musi być klątwą wielopokoleniową na zasadzie ktoś tam kiedyś rzucił we mnie złą wibracją, ale i owszem. Natomiast może być właśnie takim zaburzeniem wibracyjnym. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy Wy macie wysokie wibracje, czyli jesteście osobami ponadprzeciętną, to to wszystko, co jest negatywne, Was po prostu nie dosięgnie. Dlatego to jest potrzebne, żeby wiedzieć, znać te sposoby na podniesienie wibracji. Najlepszym sposobem na podniesienie wibracji jest dźwięk. Czy to jest mruczenie takiego oto małpiszonka, który wleczy się za człowiekiem non-stop? Kater masz? Czy się wody napiłaś? I mokry nosek. I poważnie mówię, mruczenie kota, czy też na przykład podnosi wibracje nam masaż dźwiękiem, masaż misami tybetańskimi, masaż kamertonami. Także tutaj możemy tak sztucznie pójść do kogoś, bądź sami zaopatrzyć się w odpowiednie rzeczy i no, zwyczajnie podnieść swoje wibracje. Drugim sposobem, takim najbardziej życiowym, jest jak najmniej oglądanie telewizji. I tutaj pamiętajcie, że telewizja jest manipulacją, że oni nagrywają pewne rzeczy i puszczają Wam jako fakty, że epatują tym, co jest negatywne, nawołują do walki, nawołują do cudowania. Tam są radosne programy jakieś, bo nawet bajki dla dzieci teraz nie są radosne. Ja telewizji nie oglądam rok czasu minimum. Oglądam czasem TVN Turbo, bo jest po prostu ciekawe, czyli jaka uszczelka w jakim aucie i tyle. Natomiast faktycznie nie oglądam telewizji, bo nie mam ochoty wysłuchiwać, co jest nie tak. I tak na Facebooku przemknął mi jakieś informacje, więc pewne rzeczy będę wiedziała, chciał czy nie chciał. Także tak. I zobaczcie, że tylko są złe programy, złe wiadomości, złe coś tam, złe wszystko. Jak mamy żyć w wysokich wibracjach? Nie ma na to możliwości. Czyli dźwięk, czyli nieoglądanie telewizji. Bardzo pomaga, i to o tym Wam mówiłam, wibrowanie w sobie pozytywnych uczuć. Nawet jeżeli jesteśmy, nie pazurkami, nawet jeżeli jesteśmy negatywnie nastawieni do świata i pada, to wibrujemy nie wschodnią mantrę om, ponieważ to nie jest nasze słowiańskie.
nasze słowiańskie słowa, trudne, które rozwijają nam mózg, mają sici tego, rzadko uświadczymy na świecie. I mówimy na przykład wdzięczność, 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 prowadzenie dziennika wdzięczności, jestem wdzięczna za, miłość, miłość, kocham, 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 czyli też dźwiękiem, ale jak gdyby pięknymi słowiańskimi słowami, podnosimy sobie swoje wibracje. Kolejnym sposobem są drobne radości w życiu. Drobne radości i nie musimy mieć na to pieniędzy, bo możemy zrobić sobie pyszną kanapkę albo mamy ochotę na fajną szminkę i właśnie to ten nowy kolor jesienny, który właśnie da nam tutaj taką drobną radość. Jeżeli dopieścimy swoje wewnętrzne dziecko, nie w postaci psychologicznej, tylko po prostu każdy z nas jest dzieciakiem, my lubimy mieć, cieszyć się, tylko dajmy sobie na to sposobność, czyli takimi drobnymi radościami również podnosimy swoje wibracje. I bardzo ważna rzecz, o której Wam chcę powiedzieć, to jest takie uaktywnienie przycisku stop w głowie. Bo ja też jestem człowiekiem, który wiecznie nie chodzi z pełnią szczęścia na ustach, bo wiadomo, muszę te wibracje sobie też podnieść. Stąd znam różne sposoby. Ale ten przycisk stop w głowie to jest rzecz najważniejsza, dlatego że oczywiście, że zdarza się, że ktoś jest smutny, coś się złego zdarzyło. No to wtedy w porządku. Wibracyjnie podnosząc swoją energię, energetycznie podnosząc swoje wibracje, spowodujemy, że my wyjdziemy z tego smutku, jak z takiego smolistego bagienka. Ale może być tak, że jesteśmy osobami, które się zamartwiają. Nie siedź mi na zeszycie. I wtedy to uaktywnienie przycisku stop w głowie jest bardzo ważne. Jeżeli złapiemy się na negatywnej myśli, spróbujmy jak Piotruś Pan poczuć w sobie myśl pozytywną, a wtedy polecimy. I to jest bardzo ważne. Słuchajcie, każda bajka, każdy mądrzejszy film mają w sobie jakieś przesłanie energetyczne. Dane nam świadomie bądź nieświadomie, bo twórcy też mogli nie znać się na przykład na wibrowaniu energii. A zobaczcie, jak Piotruś Pan pięknie pokazuje. Jak złapiesz swoją radosną myśl, to polecisz. Dokładnie tak. Także ten przycisk stop w głowie na zmartwienia jest bardzo ważny, bo inaczej po prostu zaniżymy swoje wibracje. Ja mam ten sposób swój taki, że jak sobie na przykład jadę autem i myślę, ale Jezu, tyle jest wypadków, a ja tyle trasy pokonuję, coś i się łapię na tym. I mówię, nie, 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 już o tym nie myślę. I zaczynam śpiewać najgłupszą piosenkę na świecie. Ale sam dźwięk już też powoduje podniesienie wibracji. Wtedy nie przyciągnę złych rzeczy. Nie bądźcie kolekcjonerami zmartwień, bo wtedy trzeba by było, oczywiście można podnieść wibracje poprzez rytuał. Ale trzeba by było nad Wami pracować co tydzień, a na to Was nie stać. Także lepiej to zrobić Waszymi sposobami. Może kogoś stać, ale szkoda kasy. Bo tutaj ktoś może podnieść, ale radźmy sobie też sami. Czego sami nie zrobicie, to nie. Ale żeby nie było tak, że na przykład ja się nad Wami napracuję, podniosę Wam wibracje, a za tydzień już wszystkie zmartwienia świata Was przygniotą. Nie, to nie o to chodzi, prawda? Bardzo potrzebny jest balans i rzeczy bardzo radosne, i rzeczy bardzo smutne. W pewnym momencie możemy się nauczyć przyjmować je naturalnie. I wtedy już wiadomo, że jesteśmy naprawdę na wysokich wibracjach. Nie możemy nadawać wydarzeniu ważności. Ono po prostu jest. Jak przestaniemy panikować, mówiąc prosto, to i lepiej nam się będzie przydarzać. O. No i teraz na koniec właśnie, jak robimy sobie bateryjkę, rytuał. Zapalacie swoją świecę ołtarzową, przy której zawsze robicie magiczne działania. I odczekujecie jak zwykle 10 minut, żeby energia i przestrzeń została oczyszczona. Bierzecie 4 karteczki i na tych 4 karteczkach rysujecie symbole żywiołów.
Zobaczę, na ile je widać. Trochę je widać. Czerwony trójkąt do góry to jest ogień. Zielony przekreślony trójkąt w dół to jest ziemia. Niebieski, żółty trójkąt, ja nie miałam żółtego koloru, zresztą nie byłoby widać. Żółty trójkąt przekreślony w górę to jest powietrze i taki kielich, czyli niebieski trójkąt w dół to jest woda. Te cztery symbole rysujecie na czterech osobnych karteczkach. Bierzecie swoje zdjęcie i na tym swoim zdjęciu, zgodnie z kierunkami, czyli na wschodzie niebieski trójkąt, na wschodzie żółty trójkąt, bo to jest powietrze, na zachodzie woda, czyli niebieski trójkąt, na południu ogień, czyli czerwony trójkąt i na północy ziemia, czyli zielony trójkąt. Tak obstawiacie swoje zdjęcie. Na środek zdjęcia kładziecie kwarc, biały kryształ górski i zostawiacie to do wieczora. Świecę ołtarzową można już zgasić. W momencie, kiedy idziecie spać, zapalacie świecę ołtarzową na 10 minut, dziękujecie żywiołom za ochronę i podniesienie wibracji, zbieracie swoje karteczki, można zalaminować karteczki wielokrotnego użytku i idziecie spokojnie spać z wysoką wibracją, nie będzie kłopotów ze snem, nie będzie kłopotów z niczym. Także taki krótki sposób na zrobienie sobie bateryjki. Możecie taką bateryjkę zrobić sobie, swoim bliskim, tutaj nie ma problemu. Uważam, że jest bardzo skuteczny i bardzo dobry. Także pamiętajcie, kochani, o tym, żeby... Bo podnoszenie wibracji to jest jedna sprawa, a nie zaburzanie wibracji i nie uleganie wpływom, szczególnie mas mediów, telewizji, kodu, narkotyków, negatywnych ludzi, marud, wampirów energetycznych, bo wy czasem myślicie, Boże, wampir energetyczny, ktoś się przysie. Nie, wystarczy się nasłuchać 50 razy, że mam męża pijaka, a i tak od niego nie odejdę, bo... No to ty ciap się w swoim główienku. A wy... Pilnujcie swoich wibracji. Zaczniecie przyciągać podobne osoby, podobne wydarzenia. Jak wam się będzie lepiej żyło, to komuś obok. I to po takim sznureczku również mi. Dlatego dzielę się z wami taką wiedzą, żebyście... stosowali te rady. Bo to pójdzie jak efekt motyla. Ja zacznę filmę, ale potem może wrócić do mnie bardzo pozytywnym tornadem. Także mam nadzieję, że tak będzie. Dobrze, moi kochani, pogodę mamy kiepską, trochę filmów ponagrywam, będę miała wam co wrzucać. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Także subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie reklamy, dlaczego nie. I do zobaczenia. Pa, pa.